Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, 10. już odcinku naszego wybrzeżowego show. Mam niesamowitą przyjemność przedstawić Państwu moich dzisiejszych gości, których zapowiadałam już ostatnio. Dwie legendy piłki ręcznej, trener Wybrzeża Mariusz Jurkiewicz oraz rozgrywający Mateusz Jachlewski. Witam Was serdecznie. Witam. Zawsze zaczynamy od suchara. Niestety tutaj suchar się nie spodobał naszym gościom, więc proszę Mateuszu, może Ty nam coś opowiesz? Już powiedziałem, że raczej preferuję czarny humor i no, niestety nie dałoby się tego tutaj puścić do sieci. Także niestety. No a tutaj trener może coś ma? Nie. Niestety, odpuścimy sobie suchara. Więc tak. Będzie to najsmutniejszy odcinek. To się okaże. W tygodniu po przegranym meczu zawsze są smutne odcinki, więc tak. Dobrze, no to zacznijmy na poważnie. Zacznijmy od tego, co już było. Mecz z Azotami Puławy. Wy jako zawodnicy Vive mieliście okazję wygrywać wielokrotnie z tym zespołem, więc wiecie, jak takie zwycięstwo smakuje, a jak smakuje ono z drużyną Wybrzeża. Jako trener, jako zawodnik, czy różni się to coś od... No oczywiście, że się różni. Przede wszystkim no, drużyna Wybrzeża jest na pewno słabsza i fizycznie, i jakby no, cała drużyna jest słabsza niż Vive Kielce. Vive Kielce gra zawsze o złoty medal, my niestety mamy trochę inne cele, ale no, wydaje mi się, że ta wygrana z Azotami pokarnych oczywiście też bardzo dobrze smakuje i jest to zupełnie inny odbiór tego niż ciągłe wygrywanie tak, z Kielcami. Tutaj w każdym meczu gramy o życie, o punkty, więc jest to zupełnie inny odbiór z pozycji oczywiście zawodnika. A z pozycji trenera? No, na pewno pozytywne było to, że nie byliśmy faworytem tego spotkania, a mimo tego, że mecz był na styku praktycznie przez całe 60 minut, to utrzymaliśmy taką zimną krew i mogliśmy do końca walczyć o zwycięstwo, co nam się ostatecznie udało. Nawet mieliśmy możliwość zdobycia zwycięskiej bramki, zabrakło nam ułamka sekundy, natomiast mówię, najważniejsze w tym wszystkim było to, że przez całe 60 minut toczyliśmy wyrównaną walkę z wyżej notowanym przeciwnikiem. A jeżeli chodzi o Głogów, to co zdecydowało o porażce? Czy może zbyt duże rozluźnienie po wygranej z Puławami? Mieliśmy też sporo czasu na przygotowanie tego spotkania, natomiast takie już bezpośrednie przygotowanie do meczu było trochę rozdzielone przez święta. Możliwe, że gdzieś tam ta nasza koncentracja uciekła i zostaliśmy wybici z takiego rytmu meczowego, w który wpadliśmy wcześniej. To było całkiem pozytywne, natomiast no, wypadnięcie z tego rytmu poprzez 2-3-dniową przerwę świąteczną no, spowodowało, że gdzieś ta nasza praca się zaburzyła. No i trzeba przyznać też, że Głogów był dużo skuteczniejszy od nas w wielu aspektach gry. Zarówno jeżeli chodzi o atak, jeżeli chodzi o obronę, świetnie sobie radzili i próbowaliśmy walczyć do końca o coś pozytywnego w tym meczu, natomiast no, tak jak poprowadził się mecz, tak jak go poprowadziła drużyna z Głogowa, było niemożliwym, żeby wyciągnąć jakikolwiek punkt z tego spotkania. Mateusz, dodasz coś? Ja myślę, że też na pewno musimy zwrócić uwagę w najbliższym meczu na ilość błędów, które zrobiliśmy, takich niewymuszonych, bo tych piłek trochę straciliśmy, przez co Głogów miał szansę cały czas kontrolować ten mecz. Wydaje mi się, że jeżeli byśmy stracili mniej piłek, to na pewno dogonilibyśmy w końcu tego przeciwnika i jeżeli gramy bramkę za bramką na styku, wtedy różnie może ten mecz się zakończyć. I przed Wami teraz Tarnów. Co musi się zmienić po tym meczu z Głogowem, aby nie zakończył się on przegraną? Wbrew pozorom aż tak dużo nie musimy zmieniać. Ja myślę, że tutaj kwestia nastawienia, takiej koncentracji i konsekwencji w trakcie meczu
pozwoli nam na to, żeby walczyć o zwycięstwo w tym spotkaniu. I taki jest nasz cel. 3 punkty chcielibyśmy, żeby zostały tutaj w Gdańsku, tym bardziej, że gramy z bezpośrednim rywalem w lidze. Drużyna, która sąsiaduje z nami w tabeli, więc tu jesteśmy zobligowani do tego, aby walczyć o pełną pulę. Oczywiście życzę Wam zwycięstwa, ale już przejdziemy do tych pytań od telewidzów, których się boicie najbardziej, ale nie ma, tak jak mówiłam, żadnych złych pytań, bo wszyscy się boją, może o pozycję na boisku się boją, bo nie wiem, boją się zadawać. Nie wiem. Mateuszu, do Ciebie. Niewygodne najwyżej odrzucimy. Moim gościem był tutaj Damian Woźniak, nie wiem, czy oglądałeś ten odcinek, ale powiedział, że uważasz, że piłkarze ręczni grający jako obrotowi są najbardziej obleśnymi piłkarzami ręcznymi. Dlaczego? Kto tak powiedział? Damian Woźniak. On tak powiedział? Tak, że tak powiedziałeś. Że ja powiedziałem? Tak. Było tak, że Mateusz twierdził, że obrotowi to najbardziej obleśni zawodnicy. A dlaczego? To może zapytam, jak będzie. Tak, zapytaj Mateusza. Mówię, że po prostu są obleśni, tak? No tutaj akurat... No... Nieprawda? Co tutaj dużo mówić? No zawsze to są kołowi. No, obrotowi, kołowi, no wiadomo. No, nie przypominam sobie, żebym tak mówił, natomiast wydaje mi się, że trochę w tym prawdy jest. Miałem do czynienia z wieloma obrotowymi. Obleśnymi? Tak. No i po prostu tak rzuciłem mu hasłem, żeby się przypilnował. Żeby nie był tacy jak inni. Dziwnym trafem akurat na niego. Akurat Jumbo wziął to do siebie. Zwrócił na to uwagę. I zapamiętał. I zapamiętał. Coś w tym jest. No dokładnie, coś w tym musi być. Chyba potwierdza tą teorię. Tak, oczywiście. Dobrze, Mariusz. W weekend mieliśmy słynne El Clasico, mecz piłkarski Real Madryt z Barceloną. Czy jako zawodnik grający w Madrycie, choć wiadomo w inną dyscyplinę, odczuwałeś atmosferę tego wydarzenia i komu kibicowałeś? Jako były zawodnik Atletico Madryt, no to wiadomo było, że jestem kibicem Atletico, więc no to na pewno było ogromne wydarzenie i wykraczające nawet poza sympatię tam między Real Barça, bo no to jest olbrzymie wydarzenie w Hiszpanii. Ten mecz, nie tylko w Hiszpanii, no w Hiszpanii zupełnie inaczej się to odbiera i o tym meczu pisze się już 2, 3, nawet 4 tygodnie przed i naprawdę mecz o takim podwyższonym, mega podwyższonym ryzyku, gdzie ludzie planują nie tylko ten dzień meczowy, ale te dni poprzedzające mecz w specjalny sposób po to, żeby gdzieś czy przyjechać na ten mecz, czy gdzieś się spotkać razem i go oglądać. Potem po tym meczu też są komentarze oczywiście przez kilka dni, czy kontrowersje były, czy ich nie było, czy zasłużenie wygrała drużyna, czy nie i tak dalej, i tak dalej, więc to jest spotkanie, które pobudza wielu fanów. A miałeś okazję kiedyś być na meczu Realu? Nie, na meczu Realu, tak, kiedy grali właśnie z Atletico Madryt na naszym stadionie. Z Barceloną też mieliśmy okazję widzieć ten mecz, natomiast El Clasico na żywo nigdy nie oglądałem. A ty, Mateusz, oglądałeś? Nie. Nie. Już prawie mieliśmy bilety, ale musieliśmy jechać na słynny mecz do Olsztyna. Dobrze, jest prośba od kilku osób, żebyś rozszyfrował swój facebookowy nick. Co oznacza PKP i skąd się to wzięło? No niestety, no nie mogę tego powiedzieć. No ale musisz. No nie mogę, no bo będzie wycięte. Chyba nie musisz. Chyba nie muszę, właśnie. No poza tym, no będzie to wycięte, więc chyba nie ma sensu tego tłumaczyć. Wszystkim szatni powytłumaczyłem, o co chodzi, więc już wiedzą. No dobrze. Okej, Mariusz, do Ciebie. Jakie pozycje trzeba wzmocnić przed następnym sezonem? To jest pytanie też od telewidza. A, trenera. Pozycję pierwszego trenera, jak się wysłusznie zauważy. I w takim razie też pozycje środkowe. To na tyle. No, jeżeli przyjdzie porządny środkowy, to już będziemy mieli pokrytą tę pozycję, więc... Trenerowi będzie łatwiej. No dobrze. Mateuszu, wymarzony klub zagraniczny, do którego chciałeś trafić i dlaczego? Też od telewidza pytanie. Szczerze mówiąc, nie miałem wymarzonego klubu.
Poza wybrzeżem. Poza wybrzeżem. Dobra, ale to odpowiedź. Nie jest zagraniczny. No tak moja kariera się ułożyła, że jakby nie miałem potrzeby wyjeżdżać za granicę. Kielce grały w Lidze Mistrzów, a to jest jakby cel, był mój cel. Gdy zacząłem trenować na piłkę ręczną, chciałem wystąpić w Lidze Mistrzów. Akurat złożyło się tak, że Kielce miały tą możliwość i ja przez 14 lat grałem w Kielcach i no jakby nie czułem potrzeby wyjazdu, ponieważ było wszystko na miejscu i to jeszcze w Polsce, więc nie zastanawiałem się nad tym. Dobrze. Mariuszu, też od Telewidza. Mhm. Jaki jest Twój cel na zakończenie obecnego sezonu? A to on jest niezmienny od jakiegoś już czasu, zarówno jak byłem zawodnikiem, jak i teraz w innej roli, w roli trenera, więc moim celem jest walka o zwycięstwo w każdym kolejnym spotkaniu. No, dobrze, dobra odpowiedź. Czy już? Nie, jeszcze po dwa pytanka. Mateuszu, do Ciebie. Tak. Jest taka legenda, że jeszcze grając w Vive Kielce miałeś ogromną księgę zagrywek rozpisaną na kilkaset stron. Czy to prawda i czy w jakikolwiek sposób jest to dla Ciebie materiał szkoleniowy? Na pewno nie było to kilkaset stron. Mam taki zeszyt i dalej go uzupełniam, więc... planujesz może wydać? Kiedyś? Zdecydowanie nie. To są tylko na potrzeby zespołu, w którym obecnie jestem. A jak skończysz karierę? Może pomożesz w ten sposób? No, na razie nie myślę o zakończeniu kariery. Dobrze. Mariuszu, od Telewidza również. I to dotyczy Was dwóch. No niedawno graliście, a teraz jest już ta relacja troszeczkę inna. Jak to jest prowadzić swojego, no oczywiście trenować kolegę, przyjaciela, z którym grałeś w jednej drużynie? Nie jest to trudne. Tak powiem, w skrócie. Nie jest to trudne, wręcz przeciwnie. Mateusz mi bardzo dużo pomaga, będąc na środku i rozumiemy się na tyle dobrze, że tę pozycję, czy powiedzmy rozgrywanie ataku w danym momencie mogę sobie odpuścić i skupić się na innych rzeczach, na innych przemyśleniach. Dlatego w tej roli, w której jestem w tym momencie, czyli początkujący trener, który od niedawna prowadzi drużynę, to jest olbrzymia pomoc. A u Ciebie jak to wygląda, Mateuszu? Tak jak już Mariusz powiedział, na pewno mamy jedną linię, jeden jakby cel i razem spójnie to wszystko i rozmawiamy i ustalamy, co ewentualnie można by poprawić, co ewentualnie trzeba zrobić, więc jakby ta relacja na co dzień jest jak najbardziej super, więc... Jesteś zadowolony? Oczywiście, że tak. A który sezon w karierze uważasz za swój najlepszy? A może taki dopiero nadejdzie? Też od Telewidza pytanie. No już tych sezonów za wiele mi nie zostało, więc chciałbym oczywiście, żeby był przede mną, ale... Na pewno zapamiętam sezon, w którym razem z drużyną z Kielec wygrałem Ligę Mistrzów, więc to jest jak najbardziej pod względem zdobycia jakiegoś trofeum, to był najlepszy. Dobrze, Mariusz, do Ciebie już ostatnie pytanie, więc się pewnie cieszycie. Jak to się stało, że Ty i Twój brat wybraliście inne dyscypliny sportu? Oj, tak się potoczyły nasze losy, natomiast zaczynaliśmy od tej samej dyscypliny, bo w szkole podstawowej, w tej samej, do której chodziliśmy, mój brat też zaczynał od piłki ręcznej. Tam były treningi, w czwartej klasie szkoły podstawowej się zaczynały, wówczas nazywane SKS-ami. No i mój starszy brat zaczął to oczywiście dużo wcześniej. Ja później dołączyłem do tego i tak to wyszło. Natomiast, no mówię, z różnych powodów jego drogi inaczej się potoczyły i skierowały go w stronę siatkówki, natomiast ja już zostałem wierny naszej dyscyplinie od początku do końca, można powiedzieć. Dobrze, dziękuję. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. No, bardzo dobra reakcja to już. Dziękuję Wam za to, że wytrzymaliście te 10 minut. Myślę, że zdążycie na trening. 14. Tak? 14. Zapraszam oczywiście do naszego sklepu internetowego. Jak widać, tutaj mamy wystawione
Czemu tak mało rzeczy? Ale mamy czapeczkę, bluzę i może zapowiecie moich kolejnych gości. Tutaj jest taka podpowiedź. I tutaj jest też podpowiedź dla ciebie. O, nie, to też sobie odpuścimy, ja po prostu zapowiem chłopaków. Więc zapraszamy na kolejny odcinek, którego gośćmi będzie Franco Gavidia i Santiago Mosquera. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Ole. Dziękuję bardzo.